Microphone activated. Witajcie, z tej strony Matus, witajcie w kolejnym streamie z Mass Effecta. Jest to bodajże piąty odcinek z tej gry i prawdopodobnie albo ostatni, albo przedostatni, bo zrobiliśmy już misję na Feros, na Noverii i teraz mamy na Wirmir się udać. Więc cóż, lecimy. Microphone muted. Komandorze, pilna wiadomość z Centrum Dowodzenia Przymierza. Przełączam. Shepard, mówi admirał Hackett z Centrum Dowodzenia Przymierza. Mamy problem i tylko wy możecie nam pomóc. Jakie są pańskie rozkazy, admirale? Jest taki ośrodek szkoleniowy Przymierza, gdzie testujemy uzbrojenie oraz technologię. Mamy tam bardzo realistyczną symulację pola bitwy. Jedna z WI, które wykorzystywane były do symulacji taktyki wroga, zbuntowała się. Nie odpowiada na nasze polecenia. Syntetyczna inteligencja to bardzo niebezpieczna technologia, admirale. Posiadanie wirtualnej inteligencji jest niezbędne do rozwoju sił zbrojnych. WI przetwarzają naraz setki wariantów sytuacji i reagują w ciągu nanosekund. Żaden człowiek tego nie potrafi. Ale zaawansowany zmysł planowania nie równa się świadomości. WI to nadal sztuczny twór. Jednak wymknął się spod naszej kontroli. I tu zaczyna się wasza rola. Macie dotrzeć do rdzenia WI i wyłączyć go ręcznie. Nie możecie go wyłączyć zdalnie? Nasz personel nie odpowiada. WI działa w zamkniętej sieci. Nie ma dostępu do zewnętrznych systemów. A my nie możemy stąd kontrolować jej procesów. Możemy zbombardować ją z orbity, ale to spowoduje zniszczenie całego kompleksu. Wolimy wysłać kogoś, kto wyłączy rdzeń. To wasza rola, żołnierzu. Wiem, że widma dostają rozkazy bezpośrednio od Rady. Ale nadal jesteście człowiekiem, częścią wojsk Przymierza. Potrzebujemy was, Shepard. Uważajcie, WI kontroluje wszystkie systemy bazy. Tylko wy możecie wyciągnąć wtyczkę, Shepard. Powodzenia. Zbieram jakiś sygnał. To pewnie nasz salariański zespół infiltracyjny. Spójrz na te wieże obronne. Zrzucaj Mako. Wejdziemy z marszu i rozwalimy je. Spróbuję wrzucić was pod ich radar, komandorze. To był czysty zrzut, komandorze. Nie podchodź i unikaj kontaktu, dopóki nie zdejmę wieżyczek przeciwlotniczych. Nie ucz ojca dzieci robić. Kiedy wieżyczki zostaną zniszczone, spotkamy się w obozie. Bez odbioru. Microphone activated. No i od początku musimy przejść tę misję, niestety. To jest właśnie problem. Bo w tej grze są tak checkpointy rozsrane w złych miejscach, że
Mimo, że mogę sobie zrobić checkpointa w jednym miejscu, bo nie było wrogów akurat przez parę sekund, no to gra mi nie pozwoliła, więc muszę od początku przełazić. Jakby coś nie pykło, to ewentualnie zrobię przerwę i przejdę to sobie bez live'a, a potem to dogram, bo ja tak reaplauduję. A jak mnie pytasz, jak mam wróć. Jak mnie pytasz, jak masz zaprosić, no to dałem ci linka, w niego wchodzisz, klikasz dodaj. No i według mnie powinno pójść zaproszenie do znajomych. A jak się pytasz, czy ten ktoś to jestem ja, tak, to jestem ja. Pytałeś mnie, jak się nazywam, no to podałem ci linka, no i tyle. A jak już nie wiesz, gdzie jest przycisk, żeby dodać, to ja już nie pomogę, bo no raczej jesteś człowiekiem widzącym, więc raczej widzisz, gdzie trzeba kliknąć. Mikrofon muted.
i mamy artylerię, Shepard. To się nazywa kurwa spluwa. Mam nadzieję, że jest jakiś sposób na wyłączenie tego kurestwa. No i w końcu robiłem save'a, więc nawet jak mnie skraszuje, to chociaż tu wrócę do tego momentu. Bo tak około z 15 minut z życia musiałem znowu sobie wyjąć. A propos zaproszenia, to jak skończę grać, czy też będzie przerwa, to sobie na face'a luknę. Mikrofon muted. Salarian, bez odbioru. Gotowa do drogi, komandorze. Gotowa.
Tyle na ten temat. Teraz bez problemów dotrzemy do obozu. Ruszajmy. Komandorze, Normandia zacumowała w bazie. Wygląda na to, że jesteśmy uziemieni. Kapitan Salarian może wszystko wyjaśnić, kiedy tu dotrzesz. Tam jest obóz Salarian. To co mamy teraz robić? Nie ruszymy się stąd bez planu działania. Wy tu dowodzicie? Jaka jest sytuacja? Jestem kapitan Kirahi, z 3. Pułku Infiltracyjnego STG. Wy i wasza załoga wylądowaliście w samym środku strefy działań. Każda bateria przeciwlotnicza odnotowała waszą obecność. Świetnie. Po prostu świetnie. Co teraz? Czekamy przyczajeni, dopóki Rada nie wyśle nam posiłków. Te posiłki to my. Co? Wysłano tylko was? Wyraźnie zaznaczyłem, że nic nie zdziałamy bez floty. Nie mogliśmy zrozumieć waszego komunikatu. Miałam to zbadać. To powtórka z rozrywki. Straciłem już połowę ludzi, prowadząc tutaj śledztwo. Czego się dowiedziałeś? Mieści się tutaj baza operacyjna Sarena. Założył kolonię badawczą, jednak pełno tu getów. Czym się zajmuje Saren? Pragnie wyhodować tutaj armię Krogan. Ale o co chodzi? Najwyraźniej odkrył lekarstwo na genofagium. Gety to duży problem, ale armia Krogan stałby się niepokonany. To samo pomyślałem. Musimy zniszczyć ten kompleks. Nasza rasa umiera. To może być kurwa ratunek. Jeżeli lekarstwo opuści planetę, nic nie będzie już w stanie zatrzymać Krogan. Nie możemy znów popełnić tego błędu. Nie jesteśmy błędem. On zamierza stwarzać problemy? Jeśli tak, niech lepiej stąd idzie. Mamy wystarczająco własnych zmartwień. W porządku. Pogadam z nim. Byłbym wdzięczny, komandorze. Ja i moi ludzie musimy przemyśleć plan ataku. Możecie dać nam trochę czasu? Proszę sobie nie przeszkadzać, kapitanie. Niedługo wrócę. To zajmie tylko chwilę, komandorze. Tymczasem możecie się zaopatrzyć. Porozmawiajcie z komandorem Rentolą. Jest w jednym z namiotów. Wszystko zaczyna się odrobinę komplikować. Tak. Nie martwiłabym się, gdyby nie chodziło o Wrexa. Wygląda tak, jakby zaraz miał wyjść z siebie. Sądzisz, że powinnam z nim porozmawiać? Nie zaszkodziłoby. No, w sumie może. Spróbuj to zrobić ostrożnie. Nie martwię się Wrexem. Otrzymał rozkaz. Skoro tak mówisz, ale będę miała na niego oko, jeżeli ci to nie przeszkadza. To nie jest kurwa w porządku, Shepard. Jeżeli istnieje lekarstwo na genofagium, nie możemy go zniszczyć. Uspokój się, Wrex. Nie jestem twoim wrogiem. To na Sarena powinieneś być wściekły. Serio? Saren stworzył lekarstwo dla mojego ludu, a ty chcesz je zniszczyć. Pomóż mi, Shepard.
Powoli tracę rozeznanie w tym, kto jest ze mną, a kto przeciw. To nie jest lekarstwo, to broń. Jeśli Saren jej używa, nie skorzystasz na tym. Nikt nie skorzysta. To szansa, którą powinniśmy wykorzystać. Mówimy o losie całej rasy. Jeżeli nie znasz lepszego powodu, to współpraca między nami dobiegła końca. Nie pozwolę, byś naraził całą misję. A więc to tak. Po tym wszystkim tylko tyle od ciebie dostaję? Jak możesz nie widzieć, ile to znaczy dla Krogan? Nie możemy rozjebać tej bazy. Nie pozwolę na to. No i to oczywiście jest wybór. Opcja 1 i 2, wiadomo. To jest zwykłe powiedzenie, że no, wybór wyższy musimy. Więc on i tak zginie. I bodajże chyba Ashley go zastrzeli. Wybierzemy tę opcję, bodajże chyba my go zabijemy. I tu byśmy mu pogrozili w jego stylu, tylko że nie mam aż tyle punktów w renegacie. Więc wybierzemy to. Mam nadzieję, że to go nie zabije. Bo szczerze, jak grałem kiedyś, to nie było ani tego i go się zabiło niestety. Microphone muted. Ci Kroganie są niewolnikami Sarena. Są jego narzędziami. Chcesz, żeby twoi bracia tak skończyli? Nie. Byliśmy kiedyś narzędziami w rękach Rady. Wysterylizowali nas wszystkich w podzięce za zgładzenie Rakni. Wątpię, by Saren był tak szczodry. W porządku, Shepard. Masz rację. Ufam ci. Zrobimy to po twojemu. Jedna rzecz tylko. Kiedy znajdziemy Sarena, chcę jego głowy. To nie będzie łatwa walka, ale jesteśmy gotowi. Niezła robota z Drexem. Nie sądziłem, że uda się go uspokoić. Nie przypuszczałbym, że Salarianie potrafią walczyć. Ale ci tutaj wyglądają na nieźle Jestem przerażona, ale wiem, że trzeba powstrzymać Sarena. Witam, człowieku. Jestem komandor Rentola. Dostaniesz ode mnie wszystko, co może ci się przydać w czasie misji. W innych sprawach zgłoś się do kapitana Kirahi. Pokaż, co tam masz. Nie mam nic specjalnego, ale proszę. Microphone activated. Wiem, że niby mogłem brać pancerz, ale jednak stwierdziłem, że być może snajperka nam się bardziej opłaci.
Witaj ponownie, człowieku. Jeśli potrzebujesz zaopatrzenia, to załatwmy to od razu. Mikrofon muted. Muszę już iść. Do widzenia, człowieku. Koniecznie pogadaj z kapitanem, gdy zechcesz ruszyć w drogę. Dziękuję za rozmowę z Kroganinem. Szturm na bazę Sarena wystarczająco komplikuje nam sprawę. Zakładam, że opracowaliście jakiś plan. Mniej więcej. Możemy zmienić system napędowy naszego statku w bombę atomową. Rozwiązanie radykalne, ale skuteczne. Nieźle. Zrzucimy atomówkę z orbity i Saren może pocałować nas w dupę. Niestety kompleks jest zbyt dobrze ufortyfikowany, by tak zrobić. Musimy umieścić bombę w konkretnym miejscu. Gdzie trzeba umieścić głowicę i jak się tam dostać? Trzeba zabrać bombę na drugi koniec kompleksu. Wasz statek może ją tam podrzucić, ale wcześniej musielibyście zlikwidować obronę przeciwlotniczą i oddziały wsparcia. Mamy tam iść pieszo? Nie mamy do tego dość ludzi. Obawiam się, że nie damy sobie rady. Z pewnością nie, ale możemy to jakoś obejść. Zamierzam podzielić swoich ludzi na 3 zespoły i zaatakować kompleks od frontu. Gdy skupimy na sobie ich uwagę, wy możecie podkraść się od tyłu. Pomysł jest dobry. Ale twoi ludzie zostaną wyrżnięci w pień. Jesteśmy twardsi niż na to wyglądamy, komandorze. Nie liczę jednak na to, że wyjdziemy z tego cało. Mimo to mam prośbę, komandorze. Potrzebuję jednego z waszych ludzi. Potrzebuję kogoś, kto pomógłby mi w koordynacji działań. Mam oddać jednego ze swoich ludzi pod twoje rozkazy, kapitanie? Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Jeśli twoi towarzysze tego nie rozumieją, to czemu zabrałeś ich na misję? On ma rację, komandorze. Razem być może damy sobie radę. Zgłaszam się na ochotnika. Nie tak szybko, poruczniku. Komandor będzie was potrzebować przy bombie. Ja pójdę z Salarianami. Z całym szacunkiem, sierżancie, to nie pani decyzja. Dlaczego zawsze, kiedy ktoś mówi z całym szacunkiem, tak naprawdę chce powiedzieć pocałuj mnie w dupę? Kto się lepiej nadaje do tego zadania? Każde z tych dwojga żołnierzy się nada, komandorze. Oboje są gotowi poświęcić życie, jeśli to będzie konieczne. O ile będzie konieczne. Mikrofon activated. I tu się będę musiał właśnie zastanowić, bo nie wiem, czy to jest ten wybór właśnie konkretny, który decyduje, kto przeżyje, czy to jest wybór wstępny, który nic nie zmieni, ale chociaż mamy jakiś tam wpływ, kogo tam damy na misję. Więc tak dajcie mi się zastanowić tak z minutę, dwie. Bo jednak to zdecyduje, co będę robił w dwójce i trójce. W zależności, kto z nich przeżyje. Mikrofon muted.
Microphone activated. Więc tak, postanowiłem, że dam kajdana. Alenko, idziesz z kapitanem. Tylko bez popisów, jasne? Tak jest, komandorze. Każę załadować bombę na Normandię i poinformuję twoją załogę, jak ją zdetonować. Masz jeszcze jakieś pytania, zanim wyruszymy, komandorze? No, najwyżej to będzie błąd i powiedzmy, są save'y, więc ewentualnie to potem edytuję. Ale mi się wydaje, że pierw jest opcja właśnie, żeby pomóc Salarianom, a dopiero potem jest opcja z bombą. Więc jeszcze będzie wybór, kogo uratować. Mikrofon muted. Ruszajmy. Wspaniale. W takim razie proszę mi wybaczyć, muszę przygotować ludzi. Cóż, to wszystko. Nie rób nic głupiego, jak mnie nie będzie, Ash. Ty też, komandorze. Poradzimy sobie, poruczniku. Tak, ja po prostu życzę powodzenia. Co chcesz powiedzieć, Kaiden? To dziwne, ta cała zmiana dowódcy i w ogóle po prostu przywykłem pracować z tobą. Z wami, wszystkimi. Nie martw się. Zobaczymy się po drugiej stronie. Tak, wiem. Ja chcę powiedzieć, że służba z tobą, komandorze, to dla mnie zaszczyt. Cokolwiek się stanie, strzelajcie. Wejdźmy ostro, uderzmy mocno, a wyjdziemy stąd cało. No pewnie, komandorze. Wszyscy znacie cel tej misji i wiecie, jaka jest stawka. Wiem, że mogę powierzyć swoje życie każdemu z was, ale rozumiem też wasze obawy. Wyszkolono nas na szpiegów, najlepszych w swoim fachu. Nie możemy się jednak spodziewać uznania. Pomyślcie o naszych bohaterach. Cichym kroku, który podbił cały naród jednym strzałem. Albo wiecznie uważnym, który szachował wrogie armie. Ci giganci nie pocieszą nas teraz, ale my mamy więcej. Oni mieli tylko żołnierzy i podstęp. My mamy sieć i dyplomację. Zanim nasz pochód powstrzymały Rakni, walczyliśmy na pierwszej linii. Zanim powstrzymali nas Kroganie, staliśmy w pierwszym rzędzie. Dziś też staniemy w pierwszym rzędzie. Może nie powstrzymamy Sarena, ale się nie cofniemy! Powodzenia, komandorze. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Komunikat testowy. Słyszycie mnie, komandorze? Głośno i wyraźnie. Dobrze. Rozpoczynamy wypad. Spróbujemy dotrzeć do dział przeciwlotniczych, ale reszta należy do was. A, komandorze, znajdźcie jakiś sposób na tę obronę. Byłaby to dla nas wielka pomoc. Cień wylądował. Powtarzam, cień wylądował. Porucznik Alenko z oddziałem Eigor. Oddziały Manowa i Jeto, ruszać! Zaczęło się wasze 5 minut. Manowaj, obrywa mocno. Nie możemy ostrzeliwać wieżyczek getów. Są poza zasięgiem.
niego celować. Mamy szansę. Poruczniku Alenko, odciągnij uwagę od manowaj. Rozpoczęli bombardowanie satelitarne. Jetto, uwaga na stacje przekaźnikowe. Alenko, widzisz coś? Ostrzeliwują nas! Zająć pozycje obronne, zanim wrócą.
się. Chyba dziękuję. Microphone activated. Zdążył Karku wrócić, a my praktycznie już kończymy grę. Znaczy, nie teraz, ale ogółem już praktycznie to jest ostatnia misja. Chociaż to jest dziwne, bo ja miałem takie przecieki, że jeszcze będzie jakaś ostatnia noc, tak zwana. Tylko nie wiem, czy coś zrąbałem, czy to jest później. Nie mam pojęcia. Microphone muted. Brak zagrożenia z powietrza. Chyba pomaga nam cień.
Uwaga! Oddział cień musi być już blisko. Utrzymać pozycję! Utrzymać pozycję! Mamy dostęp do systemu bezpieczeństwa bazy. Powinnam móc wyłączyć alarmy. Może nawet spróbuję wywołać alarm po przeciwnej stronie kompleksu. W ten sposób usuniemy z drogi strażników. Nie wiem jednak, czy porucznik Alenko i Salarianie sobie z nimi poradzą. Alenko sobie poradzi. Załatwmy kilku strażników w bazie. Tak jest, komandorze. Mam nadzieję, że Alenko widzi, co się tutaj dzieje. Halo? Czy ktoś tu jest? Kapitan!
ekran oskrzydlony. Eigor, połącz się z Jetą. Musimy grać na czas. Mam nadzieję, że możemy liczyć na Salaria. Czego chcesz? Powiedziałem wszystko. Ja... Kim jesteś? Przymierze, tak? Wiedziałem, że ktoś dotrze. Próbowało mnie złamać, ale nie potrafiło. Zablokowałem to. Nikt stąd nie pójdzie, dopóki nie otrzymam kilku odpowiedzi. Szeregowiec Menos Avot z 3. Regimentu Infiltracyjnego OZS, proszę pani. Schwytany w czasie zwiadu 6 dni temu. Z przyjemnością odpowiem, proszę pani. Ci dranie nie zadawali pytań. Tylko szepty, ukłucia i nacięcia. Zrobiłbym wszystko, żeby tylko wydostać się stąd i dokonać zemsty. Chyba nie proszę o zbyt wiele, prawda? Chcę im odpłacić. Możecie mi pomóc, czy mam was stąd wynieść? Będę za tobą przez cały czas. Po prostu muszę uciec od tego przeklętego szeptu. Słyszę go już od kilku dni. Coś się tu nie zgadza, komandorze. Jeśli go nie wypuścimy, umrze. Musimy coś zrobić. Tak, będzie źle, jeśli mnie tu zostawicie. Bardzo źle. Ten pokój jest za mały i cały czas mamrocze. Szept może być naprawdę potworny. Ja bardzo potrzebuję się stąd wydostać. Wypuśćcie mnie. Uwolnijcie go. Może nam pomóc. Tak jest. Zobaczysz, że bardzo dobrze wykonuję rozkazy. Powinienem. Słyszę je bez końca. Dlaczego powtarzają, skoro to takie proste? Tak cholernie proste! Thank you.
jesteś Getem i nie nosisz fartucha laboratoryjnego, chyba cieszę się na twój widok. Porucznik Ganto Innes z 3. Regimentu Infiltracyjnego. Zakładam, że wezwano flotę, aby zniszczyła bazę. Przekaz nie był jasny. Flota nie przybędzie. W takim razie musicie być z oddziału infiltrującego bazę. Znam kapitana. Będzie chciał zniszczyć ten kompleks. Mój oddział został odmieniony, zindoktrynowany. Wiedział o wylęgarni. Ale zmiana załogi jest większym i dużo bardziej przerażającym zagrożeniem. Widziałem dobrych ludzi przerobionych na bezmyślne zombie. Nic nie zostało. Wielu zmarło podczas eksperymentów. Zazdroszczę. Otworzę cele, ale potem radzisz sobie sam. Nie oglądaj się za siebie i wyprzeć falę uderzeniową, tak? I tak mam większe szanse. Dziękuję, człowieku. Powodzenia. Będziesz go potrzebować. Nie ma zagrożenia, komandorze. To straszne. Nie powinno się tak traktować więźniów. Zarżnąć powoli, jasne. Ale trzymać w takim stanie? Otwórzcie drzwi. Dajcie im szansę na wydostanie się ze strefy rażenia. Jesteście pewni, komandorze? Tak po prostu zostawić ich, żeby się tu wałęsali? Nie mogłabym tak żyć. Otwórzcie drzwi. Ja ich wykończę. Popieram was, komandorze. Eksplozja i tak ich zabije. To dobrze. Nie chciałabym skończyć jak oni. Rozwalmy to miejsce. Nie masz szans! Co się tutaj dzieje? Gdzie są strażnicy? Gdzie jest Saren? Nie! Nie podchodźcie! To zbyt ważne! Cudowne zbawienie mojego gatunku! Nie zrujnujesz owoców naszej pracy! Come on.
nie strzelać! Proszę! Chcę tylko wydostać się stąd, zanim będzie za późno. Gadaj. Kim jesteś i czego chcesz? Rana Tanoptis, neurolog. Ale ta praca nie jest warta śmierci czy czegoś gorszego. Myślisz, że indoktrynują tylko więźniów? Prędzej czy później Saren zechce pogrzebać i w moim mózgu. Myślałam, że macie tu wylęgarnię. Nie na tym poziomie. Tutaj badamy oddziaływanie suwerena na organiczne umysły. Tak przynajmniej zakładam. Saren mówił nam mało, tylko to, co niezbędne do pracy. Pomagałaś mu i nawet nie wiesz dlaczego? Nie miałam wyboru. Ta praca jest bardziej wiążąca niż myślałam. Ale mogę ci pomóc. Ta winda za mną prowadzi do prywatnego laboratorium Sarena. Mogę cię tam wpuścić. Rozumiesz? Pełen dostęp. Wszystkie prywatne akta Sarena. Mamy układ? Mogę iść? Zamierzam wysadzić to miejsce. Jeśli chcesz przeżyć, zacznij uciekać. Co? Nie możesz! Ja nigdy... A! Fajne to to. Komandorze, spójrz tutaj. To kolejny nadajnik. Taki sam jak na Eden Prime. Mam nadzieję, że możemy liczyć na Salarian. Mam kurwa złe przeczucia. Nie jesteś Sarenem. Co to jest? Jakiś interfejs WI? Żałosne stworzenia z krwi i kości. Dotykacie mojego umysłu, niezdolni do zrozumienia. To chyba nie jest WI. Istnieje wymiar egzystencji wykraczający poza wasz świat. Nie potraficie go sobie nawet wyobrazić. Jestem ponad wami. Jestem suwerenem. Suweren nie jest żadnym statkiem żniwiarzy. To sam żniwiarz. Żniwiarz? To nazwa nadana nam przez Protean. Nieważne jak nas nazywacie, my po prostu jesteśmy. Proteanie zniknęli 50 tysięcy lat temu. Nie mogłeś być przy tym, ni chuja. Życie organiczne to mutacja. Przypadek. Wasza egzystencja mierzona jest w latach i dekadach. Więdniecie i umieracie. My jesteśmy wieczni. Stanowimy szczyt ewolucji. W naszych oczach jesteście niczym. Wasze wymarcie jest nieuniknione. My jesteśmy kresem wszystkiego. Jakikolwiek masz plan, nie uda ci się. Dopilnuję tego. Pewność siebie zrodzona z ignorancji. Nie można przerwać cyklu. Cykl? Jaki cykl? Ten wzór powtarzał się wielokrotnie. Cywilizacje organiczne powstają, ewoluują, rozwijają się. I u szczytu sławy giną. Przez nas. Pro
Odeanie nie byli pierwsi. To nie oni stworzyli Cytadelę. Nie oni zbudowali przekaźniki masy. Oni tylko odkryli spuściznę mojego gatunku. Dlaczego zbudowaliście przekaźniki masy? Po co to wszystko? Wasza cywilizacja oparta jest na technologii przekaźników masy. Naszej technologii. Używając ich, wasze społeczeństwa rozwijają się tak, jak tego oczekujemy. My nakładamy porządek na chaos organicznej ewolucji. Istniejecie, bo na to pozwalamy. Umrzecie, bo tego chcemy. Oni na nas żerują. Przybyli, żeby nas zniszczyć. Skąd się wzięliście? Kto was zbudował? Nie mamy początku ani końca. Jesteśmy nieskończeni. Po tym, jak wasza cywilizacja zostanie zapomniana, my nadal będziemy trwać. Czego chcecie? Niewolników? Zasobów? Mój gatunek wykracza poza wasze pojmowanie. Każdy z nas jest niezależny i wolny od wszystkich słabości. Nie możecie nawet pojąć istoty naszej egzystencji. Gdzie jest reszta żniwiarzy? Jesteś ostatnim z nich? Jesteśmy niezliczeni. Nie ma ucieczki. Nadchodzi czas naszego powrotu. Nie możecie uciec przed swoją zagładą. Ty nawet nie żyjesz. Jesteś tylko maszyną, a maszyny się psują. Twoje słowa są tak samo puste jak ty. Jestem zapowiedzią waszego zniszczenia. Rozmowa dobiegła końca. Komandorze, mamy kłopoty! Dawaj, po prostu uwielbiam złe wieści. Ten statek, Suweren, porusza się. Nie wiem, co tam stało się na dole, ale ta rzecz właśnie wykonała zwrot, który rozerwałby każdy z naszych statków. Leci w twoją stronę i to szybko! Zabieraj dupę w troki, teraz! To jakiś złom. Jakie rozkazy, komandorze? Lecimy w stronę wylęgarni. Czas rozpieprzyć to miejsce. Jasne, komandorze. Spotkamy się na miejscu. Bez odbioru. Gety wycofują się z twojej pozycji, Jetto. Dzień trafił w czuły punkt. Alenko, odetnij je. Utrzymajcie je tam.
Ta wieżyczka mogłaby zrobić parę paskudnych dziur w kadłubie Normandii. Wieżyczka mogłaby zrobić parę paskudnych dziur w kadłubie Normandii.
dookoła, spójrz na ten ludzi tu. Niech z gardłem zatmi bycie niczym zgodny chór. Lecz tu mu wybierz jednego, chociaż jest ich tylu podobnych tobie, samotnych wików. Rozejrzyj się dookoła, spójrz na ten ludzi tu. Niech z gardłem zatmi bycie niczym zgodny chór. Lecz tu mu wybierz jednego, chociaż jest ich tylu podobnych tobie, samotnych wików. Od młodzieńczych lat tu sam nie miał nikogo. Rodzina najbliżsi, wszyscy patrzyli złowrogo. Ciągle oczerniany nawet przez własnego ojca. W tej torturze się lubował, nie widział w niej końca. Próba samobójcza poszła, na szczęście nieudana. Bo cóż to by była za strata dla naszego świata. Młode wilczeszczenie, które poznało horror, którego los miał pójść ku zupełnie innym torom. Przemoc czynem słowem, to była codzienność. Szady na ciele, psychice rutynowa, to niezmienność. I chociaż tak to życie dodawało w kosz, nic się nie poddawał, włożył serce w coś. W tą pasję włożył wszystko, swoją duszę całą. Z tym jednym poczuciem przyjemniej się dorastało. I kiedy dorósł z drugą, porzucił watasze gniazda, a jego głodny wzrok zaprowadził go do miasta. Rozejrzyj się dookoła, spójrz na ten ludzi tłum. Niech z gardeł zabrzmie wycie niczym zgodny chór. Lecz tłumu wybierz jednego, chociaż jest ich tylu podobnych tobie, samotnych wilków. Rozejrzyj się dookoła, spójrz na ten ludzi tłum. Niech z gardeł zabrzmie wycie niczym zgodny chór. Lecz tłumu wybierz jednego, chociaż jest ich tylu podobnych tobie, samotnych wilków. Warszawa wita, tak właśnie głosił szyld. W nim nasz młody wilk widział szansę na lepszy byt. Znalazł lokum, się osiedlił, nareszcie był wolny. Żył chwilą swoją pasją, o przyszłości był spokojny. Lecz była jedna rzecz, która mu przeszkadzała. Jedna mała sprawa, która spać mu nie dawała. Ciągle był samotny, zaczął szukać przyjaciela. Kogoś, kto go zrozumie, kto jego ból podziela. Trafił do towarzystwa, którego zrozumiało. Pasję podzielało, jakim był akceptowało. Na twarzy wykwitł uśmiech, cieszył się wilk młody. Bo nie myślał o tym, że tak szybko dotknie marzeń złotych. Lecz w każdej watasze znajdzie się czarna owca, która psuje krew, tworzy dramy, jest w gębie mocna. Młody wilk właśnie tą owcę wziął za przyjaciela i w bardzo krótkim czasie na tej owcy się przejechał. Rozejrzyj się dookoła, spójrz na ten ludzi tłum. Niech z gardeł zabrzmi wycie niczym zgodny chór. Lecz tłumu wybierz jednego, chociaż jest ich tylu podobnych tobie, samotnych wilków. Rozejrzyj się dookoła, spójrz na ten ludzi tłum. Niech z gardeł zabrzmi wycie niczym zgodny chór. Lecz tłumu wybierz jednego, chociaż jest ich tylu podobnych tobie, samotnych wilków. Zachowanie podłe, szepty za plecami. To jest to, czym czarna owca się karmi. Fałszywe słowa wypowiadane prosto w oczy. A gdy ktoś wytykał to, on od razu się poczuł. Jak można żyć w tym nie najlepszym ze światów, w którym nóż w plecy wbija nawet brat bratu. Zero honoru, zero godności, zero zasad. Tam, gdzie rządzi tylko i wyłącznie kasa. Finał tej historii kończy się happy endem. Gdy znalazł w końcu kogoś, kogo zwie przyjacielem. W końcu jest szczęśliwy, chociaż przeszedł niemało. Przyjaciel go rozumiał, bo przeszedł przez prawie to samo. Morał tej historii jest łatwy i do wzięcia. Każdy zasługuje na choć odrobinę szczęścia. Każdemu należy się przyjaciel i wataka. Pieprzyć tego, kto fałszywie do ciebie gada. Rozejrzyj się dookoła, spójrz na ten ludzi tłum. Niech z gardeł zabrzmie wycie niczym zgodny chór. Lecz tłumu wybierz jednego, chociaż jest ich tylu podobnych tobie, samotnych wilków. Rozejrzyj się dookoła, spójrz na ten ludzi tłum. Niech z gardeł zabrzmi wycie niczym zgodny chór. Lecz tłumu wybierz jednego, chociaż jest ich tylu podobnych tobie, samotnych wilków. Thank you.
Demon with eyes turning black, lost for all.
idą! Teraz nasza kolej. Świetnie. Musimy pozbyć się getów i podłożyć te ładunki. Ładunki podłożone. Wynosić się wszyscy. Ruchy!
odpalić bombę i spieprzać! Nie możemy utrzymać! Lewe skrzydło! Lewe skrzydło! Ogień osłaniający! Ogień! Gratuluję, Shepard. Gety były pewne, że to Salarianie stanowili prawdziwe zagrożenie. Prawie doskonały plan. Oczywiście to nic nie zmieni. Nie mogę pozwolić ci zniszczyć tego, co tutaj zrobiłem. Zupełnie nie rozumiesz, o co toczy się gra. Czemu to robisz? Znasz wizję, Shepard. Znasz żniwiarzy. Ich nie można powstrzymać. Nie walcz. Nie poświęcaj wszystkiego w imię małych wolności. Proteanie próbowali walczyć i zostali całkowicie zniszczeni. Miliardy zginęły. A co jeśli by się poddali? Czy proteanie wciąż by istnieli? Czy poddaństwo nie jest lepsze niż śmierć? Naprawdę wierzysz, że żniwiarze zostawią nas przy życiu? Już rozumiesz, dlaczego nigdy nie rozmawiałem o tym z Radą. My, istoty organiczne, kierujemy się emocjami. Będziemy walczyć, nawet jeśli wiemy, że nie możemy wygrać. Jednak współpracując ze żniwiarzami, pomyśl, ile istnień można ocalić. Kiedy to zrozumiałem, przyłączyłem się do suwerena. Oczywiście miałem wątpliwości. I nadzieję, że ten kompleks będzie mógł mnie ochronić. Boisz się wpływu suwerena. Boisz się, że kontroluje twoje myśli. Badałem skutki indoktrynacji. Im bardziej suweren kontroluje ofiarę, tym staje się dla niego mniej użyteczna. W tym leży moje ocalenie. Suweren potrzebuje mnie, bym znalazł kanał. Mój umysł wciąż należy do mnie, przynajmniej na razie. Nie pozwolę jednak, by zmienił mnie w sługę. Jestem jego sprzymierzeńcem. Dlaczego gety słuchają suwerena? Wierzą, że suweren jest jakiegoś rodzaju bogiem. Szczytem ich ewolucji, ale reakcja ich bóstwa jest bardzo wymowna. Jest obrażona. Suweren nie pragnie żałosnego oddania getów. One są tylko narzędziami i nic tego nie zmieni. Jednak jako narzędzia są użyteczni. Przetrwają nadchodzącą inwazję. Tak samo jak my. Musimy współpracować ze żniwiarzami. Musimy okazać się przydatni. Do czego suweren potrzebuje kanału? Co to w ogóle jest? Może znajdziemy sposób, żeby go powstrzymać? Kanał to klucz do twojej śmierci, mojego zbawienia. Suweren potrzebuje mojej pomocy. To jedyny powód, dla którego nie zostałem zindoktrynowany. Suweren tobą manipuluje. Nie możesz się oprzeć. Już jesteś pod jego władzą. Nie. Suweren mnie potrzebuje. Oszczędzi mnie, jeśli znajdę kanał. To moja jedyna nadzieja. Razem powstrzymamy suwerena. Nie musimy poddawać się żniwiarzom. Możemy ich pokonać. Już w to nie wierzę, Shepard. Wizjom nie można zaprzeczyć. Żniwiarze są zbyt silni. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest przyłączenie się do nich. Suweren jest maszyną. Myśli jak maszyna. Jeśli udowodni mu swoją wartość, stanę się zasobem, który warto utrzymać. Nie ma innego logicznego wniosku. Jesteś widmem. Przysięgałeś bronić galaktykę. Złamałeś tę przysięgę, próbując ocalić skórę. Nie robię tego dla siebie, nie rozumiesz? Suweren wygra. To nieuniknione. Tylko mój plan daje jakiekolwiek szanse. Negocjuję warunki przymierza ze żniwiarzami. Pomiędzy istotami organicznymi a maszynami. W ten sposób uratuje więcej istnień niż ktokolwiek inny. A ty próbujesz mnie powstrzymać i za to zginiesz.
Zatrzymać się! Nie. Nie wierzę, że kajdanowi się nie udało. Jak mogliśmy go tam zostawić? Nie było czasu. Nie dałabym rady uratować was obojga. To powinnam być ja, komandorze. Wiecie o tym. Wybacz, Ash. Nie zostawiłabym cię. Nie mogłabym, wiesz o tym. Wiem. Jestem ci wdzięczna, ale kajdan zginął przeze mnie. Przez nas. To nie była twoja wina. Moja też nie. Winić należy wyłącznie Sarena. Tak, pani komandor. My to załatwimy. Komandorze, przepraszam, że przerywam, ale mam pomysł. Myślę, że nadajnik w bazie Sarena był podobny do tego z Eden Prime. Może pomogę ci uporządkować nową wiedzę. Znowu chcesz połączyć nasze umysły, tak? Dobrze, do dzieła. Proszę się zrelaksować, komandorze. Niech ogarnie nas... To było niesamowite. Nie sądziłam, że te obrazy będą tak wyraźne, tak intensywne. Potrzebuję chwili, żeby zebrać myśli. Zrozumiałaś coś z tej wizji? To sygnał alarmowy. Wiadomość rozesłana po całym Imperium Protean. Ostrzeżenie przed żniwiarzami. Ostrzeżenie, które nadeszło za późno. A co z kanałem? Były tam inne obrazy. Miejsca. Rozpoznaję je. Ilos! Kanał jest na Ilos! To dlatego Saren szukał przekaźnika Mu. To jedyna droga na Ilos. Dlaczego wcześniej nie powiedziałaś nam o Ilos? Przekaźnik Mu łączy dziesiątki systemów i setki światów. Skąd mogłam wiedzieć, że chodzi nam o Ilos? Bez szyfru obrazy były niewyraźne. Dopiero teraz udało mi się rozpoznać Ilos. Musimy się tam dostać. Nawet o tym nie myśl. Przekaźnik Mu jest w systemach Terminusa. Statki Przymierza nie są tam mile widziane. Podobnie jak widma. Kanał znajduje się na Ilos. Tam właśnie zmierza Saren. Będę na niego czekała, gdy tam dotrze. Saren sprowadzi całą flotę na orbitę Ilos. Bez wsparcia nie dotrzesz na powierzchnię. Musisz ostrzec radę. Potrzebujemy floty, żeby... Przepraszam. Połączenie jest męczące. Muszę odpocząć. Doktor Czakłas powinna cię zbadać. Spokojnie. Potrzebuję tylko trochę odpoczynku. Nic więcej. Skończyliśmy. Rozejść się. Komandorze, niedaleko jest komboja. Mogę nas podłączyć, jeśli chcesz się zameldować Radzie Cytadeli. No wiesz, żeby ostrzec ich przed suwerenem. Ustanów połączenie, Joker. Powinni wiedzieć. Łączę. Mam nadzieję, komandorze, że nie rozłączysz się jak poprzednio. Twoje odkrycia na Wirmirze są zbyt istotne. Saren jest i tak wystarczająco potężny, nawet bez armii Krogan. Kroganie służyliby suwerenowi, żniwiarzowi. Tak, widzieliśmy wzmianki w waszym raporcie. Suweren, inteligentna maszyna, prawdziwa sztuczna inteligencja. To dość niepokojąca wiadomość, jeśli okaże się prawdziwa. Suweren istnieje, podobnie jak żniwiarze. Saren to potwierdził. On się z wami bawi, Shepard. Saren wciąż ma znajomości w Cytadeli. Prawdopodobnie widział wasze wcześniejsze raporty. Te o wizjach i żniwiarzach też. Bardzo możliwe, że Saren próbuje po prostu wyprowadzić was z równowagi. Nasz wywiad nie znalazł żadnych danych mogących to potwierdzić. Prędzej czy później będziecie musieli mi uwierzyć.
Popatrzcie na to z naszej perspektywy, komandorze. Uznajemy zagrożenie, jakim jest Saren, ale żniwiarze istnieją jedynie w waszych wizjach. Nasze decyzje mają wpływ na miliardy istot. Nie możemy działać na podstawie oskarżeń jednostki. Nawet widma. Nie bez żelaznych dowodów. Rada nie może podjąć żadnych oficjalnych działań. Dlatego właśnie stworzyliśmy widma. Macie władzę, żeby działać wedle uznania. Jeśli suweren stanowi zagrożenie, musicie podjąć wszystkie możliwe kroki do jego powstrzymania. Powodzenia, komandorze. Wszyscy wam tego życzymy. Komandorze? Jak się czujesz? Chodzi mi o Alenko. Nie najlepiej. Przykro mi z powodu wszystkiego, co tam powiedziałam. Ja po prostu... nie chcę być winna niczyjej śmierci. Williams, posłuchaj mnie. To ja dowodzę tą misją i ja podjęłam decyzję, nie ty. On zginął przeze mnie. To zabawne. Zupełnie nie boję się umrzeć za przymierze. Ale kiedy pomyślę, że ktoś mógłby umrzeć za mnie... Jeśli mogę zapytać, jak poradziliście sobie ze stratami na Akuzę? Miałam bezpiecznie wydostać stamtąd wszystkich. Nie udało mi się. Tak samo tutaj. Pamiętam o nim i zrobię wszystko, by jego śmierć nie poszła na marne. Tak. To chyba wszystko, co możemy zrobić. Dzięki za radę, komandorze. Co myślisz o ostatniej misji? Mamy przed sobą ciężką walkę. Flotę pancerników, które zniszczyły wszelkie życie już wiele razy. To nie wygląda najlepiej. Szanse to nie wszystko. Kto by pomyślał, że jeden oddział desantowy i pluton Salarian zniszczą potężną bazę? Nie zamierzam położyć się i umrzeć, szefie. Proszę się tego nie obawiać. Ale jestem żołnierzem piechoty. Tylko żołnierzem piechoty. Nie ma dla mnie miejsca w tej wojnie. I właśnie to mnie wkurwia, że nie będę mogła odpowiedzieć ogniem na ich atak. Masz kilka minut na rozmowę bez świadków? Pewnie. Oglądałam tylko pocztę z domu. A, jeszcze coś? Widziałyśmy Kajdana w wiadomościach. Jest milusi. Na razie, siostrzyczko. Udajmy, że to się nie zdarzyło. Za późno, Williams. Och, zastrzelcie mnie. To jedna z moich sióstr. To Sara, najmłodsza z nas. Co jest? Nie przyszliście chyba podsłuchiwać rodzinnych pogaduszek? Twoja rodzina jest chyba dla ciebie bardzo ważna. Zawsze byliśmy blisko. Szczególnie ja i moje siostry. Musiałam pomagać mamie je wychowywać. Czy twój ojciec służył we flocie? Ha. Brał każdy gówniany przydział, byleby spędzić czas w kosmosie. Ciężko pracował, żeby go zauważono, ale był tylko kapralem. Był naprawdę dumny, kiedy dostałam awans. Pierwsza rzecz, jaką zrobił, to zasalutował. A co z twoją matką? Nie wspominałaś o niej. Pewnie wiesz, jakie są żony żołnierzy. Silne, bo takie muszą być. Zdolne wychować dzieci, kiedy ich mężowie spędzają czas na szkoleniach. Ma dyplom z geologii planetarnej. Oboje chcieli zwiedzać nowe planety. Porzuciła karierę, by nas wychować. Masz więcej niż jedną siostrę? Wielka rodzina. Tak. Jestem najstarsza. Po mnie jest Abby i Lin. Sara jest najmłodsza, jeszcze w szkole średniej. Ojciec czuł się bardziej osaczony w domu niż na manewrach. Gdzie dorastałaś? Wszędzie. Przenosiliśmy się kilka razy, zanim skończyłam szkołę. Lecisz tam, gdzie dowództwo cię pośle, nie? Chyba dlatego jestem tak bardzo związana z moimi siostrami. Rozstawałyśmy się z przyjaciółmi co kilka lat. I wciąż z tobą rozmawiają? Po tym wszystkim, co musiały przejść? Biedactwa. Bardzo śmieszne. Ja i Sara nie zawsze się zgadzałyśmy. Potem to się... zmieniło. To brzmi ciekawie. Powiesz, o co chodziło? Sara znalazła chłopaka, który chciał pewnych rzeczy szybciej niż ona. Nazywał się Mike. To nie był zły dzieciak. Trochę natarczywy. Lin zalewała mnie widami, a ja mówiłam jej, żeby się nie martwiła. Gdzie byłaś, kiedy to się działo? Miałam służbę.
Sara kończy w tym roku szkołę. To było kilka lat temu. Mieszkali na Amaterasu. Ja miałam przydział na Czarnobóg. Ta sama gromada. Kilkanaście lat świetlnych. Wystarczająco blisko, żeby regularnie rozmawiać, ale zbyt daleko, żeby wrócić w razie wypadku. Czuję, że ta sytuacja nie trwała długo. Mike zabrał ją na romantyczny spacer do lasu. Pewnie uznał, że już najwyższy czas, żeby to zrobić. Rzuciła nim o drzewo i uciekła. Nie miała nawet najmniejszego zadrapania. Dobrze, że rodzice uczyli nas samoobrony. Wzięłam przepustkę i przez kilka dni odprowadzałam Sarę do szkoły. Czemu nie zgłosiłaś sprawy na policję? To nie rozwiązałoby problemu. Wszyscy by potem gadali. To była mała kolonia. Powiedziałam, że to była jej decyzja i że powinniśmy jej pozwolić, by zrobiła to po swojemu. Mama była nieźle wkurzona. Wspominałaś, że wszystkie twoje siostry uczyły się samoobrony. Lin strzelała z pistoletów, ale nie lubiła tego. Jest trochę nerwowa. Sara ćwiczyła aikido. Abby zdecydowała się na szermierkę. Zawsze była trochę dziwna. Lubi długie spódnice i powyciągane swetry. Chociaż ma świetną figurę. A czego ty się uczyłaś? Jeden z przyjaciół taty nauczył mnie technik sambo. Przeleciałaś taki kawał drogi, żeby odprowadzać siostrę do szkoły? To tylko kilkanaście lat świetlnych. Jednodniowy lot. Żadna podróż na ziemię czy coś w tym stylu. Mike czekał na nas w ostatni dzień mojego pobytu. Wiesz, Sara powiedziała o wszystkim swoim przyjaciołom i to go naprawdę wkurzyło. Chciałam rozerwać go na strzępy, ale Sara tak na mnie popatrzyła, że odpuściłam. Była spokojna, kiedy krzyczał jej w twarz. Pozwoliła mu wyrzucić całą złość, potem próbował ją uderzyć. Przysięgam, że po prostu go opłynęła. Potem leżał z twarzą na chodniku, a wszędzie wokół była krew. On spudłował? Kiedy się zamachnął, ona po prostu zniknęła, a on upadł. Pomogła mu zatrzymać krwawienie i kazała mi wezwać karetkę. Sanitariuszom powiedziała, że się potknął. Zanim wzięli go do szpitala, Mike dotknął ręki Sary. Myślałam, że znowu skończy na ziemi. Ale wyszeptał przepraszam i zaczął płakać. A ona go przytuliła. Kobiety z rodziny Williamsów są zdecydowane, komandorze. Robimy coś, kiedy jesteśmy na to gotowe. Nie wcześniej, nie później. Gdzie w tym czasie był twój ojciec? Miał przydział gdzieś blisko domu? Ojciec zawsze chciał służyć w kosmosie. Pragnął jednak, żebyśmy miały twardy grunt pod nogami. Mawiał, kosmos jest piękny, ale nie założysz tam rodziny. A znasz to? Choć raz usłysz mnie, córo Diosa Wszechwładna. Niewysłuchana jeszcze z gorących próśb żadna. Odkąd na ląd mnie cisnął groźny burzy woda. Spraw, niechaj feacki lud rękę mi poda. Tak się modlił. Atenę słyszy skargi rzewne, lecz mu się nie objawia. Boi się zapewne brata swojego ojca. Gniewu on nie złoży, aż póki w dom nie wróci Odysej nasz Boży. Poezji się po tobie nie spodziewałam. To, że mogę posłać ci kulkę między oczy ze 100 metrów, nie oznacza, że nie lubię innych rzeczy. Tylko się tym nie chwal. Odyseja to ulubiony utwór ojca. Czytałam mu fragmenty zawsze, gdy leciał na misję. Kiedy przeszedł na emeryturę, miał kilkanaście egzemplarzy. Nadal go lubi? Mam nadzieję. Czytam to nad jego grobem za każdym razem. Zmarł kilka lat temu. Pewnie wciąż patrzy. Więc zmacane knici. Masz na myśli to miejsce, gdzie trafiamy po śmierci? Tak, komandorze. Jest teraz z Bogiem. Nie masz z tym problemu, prawda? Z tym, że wierzę w Boga? Każdy ma prawo wierzyć w to, w co chce. Tak mówi statut przymierza. Tylko trochę ładniej. Cieszę się, że ci to nie przeszkadza. Spotkałam kilka osób, które dziwiła moja wiara. A dlaczego współczesny człowiek ma nie mieć prawa do wiary? Co za bzdura. Puk-puk, ludziska! Wyglądaliście ostatnio przez okno? Jak możecie patrzeć na galaktykę i w nic nie wierzyć? Twoje przekonania to twoja sprawa. Ja jestem dowódcą, a nie przewodnikiem moralnym. Tylko moim dowódcą, co? O, mój wodzu. Chciałaś coś dodać, Williams?
Ja? Zupełnie nic, szefie. Powinnam sprawdzić sprzęt, zanim wyruszymy. Ci kroganie sami się nie zabiją. Co myślisz o ostatniej misji? Mamy przed sobą ciężką walkę. Flotę pancerników, które To nie wygląda najlepiej. Mamy jedną przewagę. Wiemy o... Ale jestem żołnierzem. I właśnie to mnie wkurwia, że nie będę mogła odpowiedzieć ogniem na... Masz kilka minut na... Powinnam Ale nie będę miała nic przeciwko rozmowie. Potwierdzili wysłanie posiłków. Ambasador Udina chce, byśmy zameldowali się w Cytadeli. Rada zbiera flotę, aby rozprawić się z Sarenem i jego getami. Nie śpieszyło im się. Wracamy na Cytadelę, Joker. Chcę, aby Normandia była na czele tej floty. Tak jest, pani komandor. Dobra robota, Shepard. Dzięki tobie Rada podjęła w końcu jakieś kroki przeciwko Sarenowi. Ambasador ma rację. Jeśli Saren jest na tyle głupi, by zaatakować Cytadelę, będziemy przygotowani na jego przybycie. Wszystkie przekaźniki masy łączące przestrzeń Cytadeli z systemami Terminusa są monitorowane. Ile statków wysyłacie na Ilos? Na Ilos można dotrzeć tylko poprzez przekaźnik Mu, komandorze. Jeśli wyślemy tam flotę, czeka nas wojna na pełną skalę. Teraz czas na dyskretne działania, komandorze. Zaskoczenie jest atutem Sarena. Zdemaskowany nie stanowi zagrożenia. Już po wszystkim. Jeden statek wchodzący na obszar systemów Terminusa nie wywoła przecież wojny. Będę działać dyskretnie. Odpalenie ładunku nuklearnego na Wirmirze trudno nazwać dyskrecją. Wasz styl, komandorze, sprawdził się w trawersie. Jednak w przypadku Ilos potrzebna będzie większa doza dyplomacji. Sytuacja jest opanowana. Jeśli Saren znajdzie kanał, jesteśmy udupieni. Musimy lecieć na Ilos. Odnoszę wrażenie, że komandor Shepard łatwo się nie podda, ambasadorze. Shepard, to sprawa polityczna. Nie powiem, dzięki tobie ludzkość zyskała bardzo wiele, ale zaczynasz sprawiać coraz więcej problemów. Ty skurwielu! Chcesz nas sprzedać? Od polityka, komandorze. Wykonaliście swoje zadanie, teraz moja kolej. Zablokowaliśmy podstawowe systemy Normandii. Jesteście uziemieni. Do odwołania. Nie pozwolę sobie wbić noża w plecy, Udina. Czas na was, komandorze. To już nie wasza sprawa. Rada przejmuje inicjatywę. Z moją pomocą, ma się rozumieć. Nie znoszę mieć racji. Chciałabym móc powiedzieć, że mnie to zaskoczyło. Zdziwiło mnie, że Udina w to uwierzył. To przecież polityk. Rada wie, że jest największym bachorem w piaskownicy. Nie wierzą, że tatuś przyjdzie, da im w dupę, a potem pewnie zje. Może będę musiała udać się do prezydenta Huerty. Na pewno nie będę siedzieć i czekać, gdy żniwiarze zaczną zabijać ludzi. Cokolwiek to będzie, możesz na mnie liczyć. Wiem, że nie jestem najbardziej otwartą osobą na świecie, ale powiem ci, że... chcę, żebyś był szczęśliwy. Postaram się pomóc ci ze wszystkich sił. To przez ciebie. I tajemniczą damę diabli wzięli. Ciężko było cię rozszyfrować, ale chyba mi się udało. Ja też chcę, żebyś była szczęśliwa. Ja myślę... Mam nadzieję, że nie przeszkadzam, komandorze. Jest wiadomość od kapitana Andersona. Joker, szpiegujesz nas? Nie, pani komandor. Wiedziałem, że jest pani na statku i postanowiłem przesłać wiadomość.
Kapitan prosiłby spotkać się z nim w klubie Flux. Klub znajduje się wewnątrz okręgów. Poważna sprawa. Może lepiej tam idź. Dobrze, że jesteście, Shepard. Słyszałem, co się stało. Normandia została uziemiona. Wiem, przykro mi. Próbowałem was ostrzec, ale nie mogłem przesłać wiadomości, dopóki nie wylądowaliście. Wiem, że jesteście teraz wściekli, ale nie możecie się poddać. Oni wszyscy myślą, że już po sprawie. Pokażemy im, że się mylą, nie? Musicie polecieć na Ilos. Trzeba powstrzymać Sarena przed skorzystaniem z kanału. Tylko jeden statek może przedostać się niepostrzeżenie do systemów Terminusa, ale jest uziemiony. Kontrola Cytadeli zablokowała wszystkie systemy Normandii. Jeśli jednak unieważnimy rozkazy ambasadora, możemy sprawić, że uruchomią ją na powrót. Zanim ktokolwiek się zorientuje, będziecie już w systemach Terminusa. Jaki mamy plan? Mogę odblokować Normandię z centrum kontroli Cytadeli. Będziecie mieli kilka minut, zanim ktokolwiek się zorientuje. To teren zamknięty. Jak, kurwa, chcecie tam wejść? Zostawcie to mnie. Tylko bądźcie na Normandii, kiedy systemy zostaną włączone. Musi być lepszy sposób. To ambasador Udina wydał rozkaz. Jeśli zdołam włamać się do komputera w jego biurze, być może zdołam go unieważnić. Nie pozwoli wam wejść do biura i skorzystać z komputera. Przy odrobinie szczęścia nie będzie go tam. A jeśli będzie, to coś wymyślę. Udina nie puści tego płazem, kapitanie. Zostaniecie oskarżeni o zdradę. Ryzykujecie wyrok śmierci. Włamuje się do komputera ambasadora albo ryzykuje spotkanie z ochroną Cytadeli. Tak źle i tak niedobrze. Wybierajcie, Shepard. Czas ucieka. Decyzja należy do was, kapitanie. Włamie się do biura ambasadora. Uziemił mój statek, więc teraz to sprawa osobista. Jesteście gotowi wyrwać się z tej stacji, komandorze? Do roboty. Ja zajmę się blokadą. Wy zejdźcie na Normandię i powiedzcie Jokerowi, żeby się przygotował. Anderson? Co pan tu robi? Nie posyłałem... Zabierz nas stąd, Joker! Już! Szefie? A może odpuścimy sobie już tytuły, co? Musieliśmy to zrobić, Shepard. Zdajesz sobie z tego sprawę. Nie było innego sposobu. A dla mnie zawsze będziesz szefem. O ile kojarzę, szef zawsze umiera paskudną śmiercią. Ojciec uwielbiał dobrą literaturę, mama wolała czytadła. Nie jestem najlepsza w gadaniu, Shepard. Innym idzie znacznie lepiej. Jesteśmy buntownikami. Płyniemy skradzionym okrętem do najbardziej paskudnego systemu w galaktyce. Jesteśmy najlepsi z najlepszych. Ciągle powtarzam, że robimy to, co należy, ale sama sobie nie wierzę. W takim razie uwierz mi. Robisz to, co należy. Wszystkie zamyka sprawy śmierć. Lecz przedtem rozbłysnąć może jeszcze czyn szlachetny. Godny tych, którzy z bogami walczyli. Jeszcze wrócimy do domu, Shepard. Wierzę, że nas przeprowadzisz. Nasz ty Odysie. To może być ostatnia noc w naszym życiu. Masz jakieś plany? Próbujesz frontalnego ataku? Sądziłam, że najlepiej jest podejść wroga od tyłu, żeby go wywabić. Wiesz, zabraniają tego przepisy. Jesteś gotowy ponieść konsekwencje?
Całe życie walczyłam, by wygrać. Po drodze musiałam poświęcić mnóstwo rzeczy. I nigdy nie czułam, że jestem warta tego, o co walczę. Ty dajesz mi to poczucie. Przenocuj dziś u mnie, Ash. Ze mną. Śmiałe słowa, Shepard. Moje ulubione. Myślę, że na tym etapie wiem już dość dobrze, co lubisz. Ledwie musnąłeś powierzchnię. Sięgnij trochę głębiej. Chyba nadaliśmy właśnie nowe znaczenie rozkazowi na ziemię i 20 pompek, co nie? Zawsze jesteś taka dowcipna? Jezu, Shepard, skoro nie umiesz się śmiać teraz, to ty chyba w ogóle tego nie robisz. Mostek do komandora Sheparda. Znajdujemy się niedaleko przekaźnika Mu. Obowiązki wzywają. Na mostek, szefie. Ja mam jeszcze inną broń do sprawdzenia. Ej, Shepard. Cokolwiek się wydarzy, chciałam tylko powiedzieć, że... Albo nie. Wiesz co? Nie powiem. Jak będziesz chciał to usłyszeć, wrócisz. Komandorze, mamy towarzystwo. Czy ich sensory już nas wykryły? Systemy maskujące są włączone. Dopóki trzymamy się poza zasięgiem wzroku, jest dobrze. Odbieram jakieś dziwne sygnały z powierzchni planety. Sprowadź nas na dół, Joker. Kieruj się na te współrzędne. Nie mogę, komandorze. Najbliższa strefa lądowania jest 2 kliki stąd. Pieszo na pewno nie zdążymy. Posadź nas gdzieś bliżej. Sprawdzałem. Bliżej nie da rady. Zrzuć nas w Mako. Żeby wykonać zrzut, trzeba minimum 100 metrów wolnej przestrzeni. A koło Sarena z trudem znajdę ze 20. 20 metrów? Nie da rady zrobić tam zrzutu. Musimy spróbować. Znajdź inną strefę lądowania! Nie ma innego miejsca! Kąt podejścia jest zbyt duży. Nie mamy innego wyjścia. To nie jest rozwiązanie, to samobójstwo, nie... Luzik. Joker? Spoko, spoko. Weźcie sprzęt i zejdźcie do Mako. Joker, zrzuć nas temu skurwielowi na głowę.